Otwieram zgromadzenie protestacyjne przed siedzibą PKP Cargo w sprawie podwyżek płac dla pracowników tej spółki i wyrażenia wotum nieufności dla przedstawiciela załogi w zarządzie tej spółki, Zenona Kozendry. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, żeby wyrazić nasz protest przeciwko temu, co się dzieje w tej spółce. Moi drodzy, zanim rozpocznę wprowadzenie do tej sytuacji, która nas tutaj zgromadziła, pozwólcie, że przedstawię, bo nasz protest tutaj dzisiaj pod siedzibą PKP Cargo znalazł bardzo duże poparcie, przede wszystkim wśród wszystkich branż Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. I dzisiaj na tej demonstracji naszej witamy przewodniczącego OPZZ, kolegę Piotra Ostrowskiego. Witam koleżankę wiceprzewodniczącą Barbarę Popielarz. Koleżanka Barbara wywodzi się ze związków górniczych, to musimy jej pokazać, że my też potrafimy huknąć tutaj głosem. Bardzo serdecznie witam również wiceprzewodniczącego Sebastiana Koćwina, opiekuna branży transport. Bardzo serdecznie witam również kolegów przewodniczących związków zawodowych biorących udział w dzisiejszej demonstracji. Witam bardzo serdecznie kolegę Grzegorza Samka z Bliźniaczego Związku Zawodowego Maszynistów. Witam bardzo serdecznie kolegę Piotra Dubrownika, przewodniczącego Związku Zawodowego Rewidentów. Bardzo serdecznie witam również kolegę Rafała Balcerka, Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP. Jest z nami również kolega Jerzy Rokicki-Kielar, Związek Zawodowy w Przemyślu. Żaden pociąg nie pojedzie i też my nie pojedziemy z naszą pikietą bez obecności dyżurnych ruchu. Bardzo serdecznie witam Olka Motykę. Moi drodzy, my jako związki zawodowe, które zajmują się sprawami pracowniczymi, które nie są zbrojnym ramieniem partii politycznej, walczymy o prawa pracownicze. Walczymy o to, ażeby pracownicy PKP Cargo, którzy ciężko pracują w dzień i w nocy, często ich praca jest marnotrawiona, bo zamiast jechać stoimy w lesie, ale jesteśmy w pracy, żeby nasza praca była uszanowana, żebyśmy mogli godnie zapracować na utrzymanie naszych rodzin. Niestety, miarka się przebrała i tak jak powiedziałem, zgodnie z naszymi statutowymi powinnościami chcemy wyrazić protest i chcę przekonać tych, którzy już dzisiaj rozpowiadają, że po wyborach to się związki obudziły. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że nasz postulat podania się do dymisji członka zarządu, do którego utraciliśmy zaufanie, Zenona Kozendrę, i ten protest został zainicjowany przed wyborami 13 października. Nie wchodzimy w politykę, ale nie życzymy sobie, ażeby w spółce PKP Cargo, która jeszcze do niedawna była drugim przewoźnikiem w Europie,
którą mogliśmy się szczycić, została przegniła jak zgnite jabłko przez politykę, przez działania... Przez działania przede wszystkim Związku Zawodowego Solidarność, który się zachowuje jak neokomuna. Nie może być tak, nie może być tak, że spółka giełdowa, której akcjonariusze poświęcili swoje prywatne pieniądze na to, żeby kupić akcje tej spółki. Ta spółka giełdowa jest zarządzana z trzeciego fotela przez funkcjonariuszy Solidarności. Nie może być tak. Nie może być tak i mówimy dość tego, że jak pracownik przychodzi do pracy, to może się społeczeństwo o tym dowiedzieć, bo pewnie nie wie, jak będzie chciało swoje dzieci wysłać do zatrudnienia w PKP Cargo. To w wielu zakładach tej spółki pierwszym dokumentem, który dostaną do ręki, to będzie deklaracja do Solidarności. Bo jak jej nie podpisze, to nie będzie umowy o pracę. Nie ma zgody na to, że jeżeli przychodzą pracownicy do pracy, są zatrudniani po podpisaniu tej deklaracji do Solidarności, zorientują się, że są również inne związki zawodowe, które nie są zbrojnym ramieniem partii politycznej, tylko są związkami zawodowymi z krwi i kości, które bronią interesów pracowniczych i zrobią ten błąd, że na umowie czasowej wypiszą się ze Solidarności, zapisując gdzie indziej, to nie jest im przedłużana umowa o pracę. Nie ma na to zgody. Moi drodzy, my mamy świadomość tego żądania podwyżki systemowej o 400 zł, że to jest kwota daleko niewystarczająca. To jest kwota, która nie poprawi w zasadniczy sposób naszej sytuacji materialnej pracowników. Ale zobaczcie, że nawet ta kwota tej neokomunie przeszkadzała. Jak coś w oku i podpisali. Zdradziecko podpisali, sprzedając możliwość podwyżek na ten rok, porozumienie chyłkiem w tajemnicy o jednorazowej premii. Niech sobie w nos tą jednorazową premię włożą. Ja myślę, moi drodzy, że warto popatrzeć, dlaczego się tak dzieje. Dlaczego przedstawiciel załogi poszedł w tą grę polityczną. Dlaczego wypełnia dyspozycje polityczne. No wypełnia to dla swojego interesu. Rozdaję wam, kto zarobi tyle, ile przedstawiciel załogi dostał jednej premii. Ile trzeba pracować? Aha, czyli 344 tysiące złotych to jest premia. Żeby zarobić 344 tysiące złotych. Ile trzeba pracować? Czy to jest śmiech z nas? My się z tym nie zgadzamy. My jesteśmy pracownikami kolejarskiej służby. Nas interesuje kolejarska, maszynistowska, rewidencka służba, a nie gra polityczna i zabawa polityczna. Nie możemy zgodzić się na to, że ideały, człowiek, na którego głosowaliśmy, sprzedał się.
sprzedał się za judaszowe srebrniki, wypełniając dyspozycje polityczne swoich kolegów ze związku zawodowego, który nie wiem, czy jest dzisiaj związkiem zawodowym, bo jest chyba partią polityczną, a nie związkiem zawodowym. Nie ma naszej zgody na to. My, moi drodzy, tej podwyżki 400 zł w tym roku nie odpuścimy. Jeżeli wam nie pomoże to, że patrzycie z tych okien, nagrywacie z tych pracowników i nie zrozumiecie, że to pracownicy na was pracują i nie dacie tej podwyżki, to my będziemy wiedzieli, co zrobić. My będziemy wiedzieli, co zrobić, żeby uratować nasze miejsca pracy i przyszłość naszej spółki. I zaostrzymy nasze działania. Radziłbym, żeby posłuchać tego głosu pracowników. Jeszcze jedno. Bardzo często na różnych forach są dyskusje o tym, że źle się dzieje, bo związki zawodowe w Cargo nie mogą się dogadać. Bardzo źle się dzieje, że nie ma jedności związkowej w Cargo. Ale, moi drodzy, ten brak jedności ma nazwiska. To nie jest galareta. Bo chcę powiedzieć, że niedawno skończyliśmy bardzo trudny, bardzo nerwowy, bardzo wyczerpujący spór zbiorowy w Polregio, gdzie pracownicy Polregio otrzymali podwyżki wynagrodzeń 800 zł. I wygraliśmy to w Polregio tylko dlatego, że była jedność związków zawodowych. W Cargo jej nie ma, ale w tym Polregio był ten sam Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów. Był ten sam Grzegorz Samek, przewodniczący Związku Federacji Związków Maszynistów. Był ten sam Piotr Dubrowik, przewodniczący rewidentów. Byli ci sami warsztatowcy. Był ten sam Ryszard Żas z 80. Ci wszyscy, którzy są w Cargo. Ale kogo nie było? Była Solidarność, ale reprezentowana przez ludzi, którzy są nastawieni na obronę związków, bo w Solidarności są też tacy ludzie, którzy bronią. I oni są w przewozach regionalnych. I ten brak... Polregio, moje drogie koleżanki i koledzy, byliśmy w stanie wywalczyć podwyżki jednością. Dlaczego? Bo tam nie było Zenona Kozendry i Jana Majdera w Solidarności. Brak porozumienia związków zawodowych w Cargo ma swoje imię i nazwisko. Zenon Kozendra i Jan Majder. To jest przyczyna braku porozumienia. A dlaczego jest brak porozumienia? Bo jest upolitycznienie na wskroś i zbrojne ramię partii politycznej. Zanim oddam głos przewodniczącemu OPZZ, koledze Piotrowi Ostrowskiego, który przekaże również te wsparcie całej branży, całego ruchu związkowego dla naszych postulatów, powiem tylko jedno. Jest tutaj bardzo dużo maszynistów. Są również pracownicy ci związani z ruchem pociągu. I przez lata w PKP Cargo
mówiono o tym, że bardzo źle się dzieje, bardzo źle nie idzie zarządzać tą spółką, bo związki zawodowe maszynistów blokują zapisy układu zbiorowego pracy. I to jest kraina szczęśliwości. I co? I związki zawodowe maszynistów dokonały, żeby im udowodnić, zmiany w układzie zbiorowym pracy, tych postulowanych przez nich spraw związanych z uelastycznieniem pracy maszynisty. I co? I dzisiaj nie mogą sobie z tym poradzić. Dalej pociągi nie jeżdżą. Mało tego, są politycznie zwaśniani maszyniści. To nie jest przypadek, koledzy maszyniści. Ja poproszę policję, żeby ta pani nie jest częścią zgromadzenia, żeby z tą panią tutaj zająć się, tak? Bardzo proszę ta pani za kurczę, tak? To nie jest przypadek, moi drodzy koledzy maszyniści, że próbuje się w ten sposób zwaśnić. To jest celowa ustawka tej neokomuny, żeby skłócić maszynistów. My się nie damy skłócić, moi drodzy. Jak są uelastycznienia, to będziemy uelastyczniać wszystkie stanowiska pracy w cargo. To nie będzie tak, że co niektórzy 2 lata siedzą na zdalnym sobie w domu w kapciach i pracują i biorą nie takie pieniądze jak maszyniści. My z tym skończymy. Bezczelność, na koniec wam powiem, i to jest też powód tu przyjazdu. Bezczelność tego związku zawodowego, o którym tu tak dzisiaj mówiłem, również jest taka, że powiedzieli, że o rozmowach na temat podwyżek płac, które proponują dopiero w przyszłym roku, będziemy rozmawiać, ale w ramach widełek, bo mają dostać wszystkie stanowiska oprócz maszynistów, bo maszyniści mają w ramach 15 sobie dorobić to w kilometrówce i w nadgodzinach. To jest bezczelność dopiero. Nie ma na to naszej zgody. Nie ma naszej zgody na takie działania pseudo-związkowców i mamy za sobą cały ruch branżowy. A o tym wam powie Piotr. Bardzo proszę, Piotrek. Masz swój. Mam swój, bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, koleżanki i koledzy. Witam was bardzo serdecznie w imieniu całego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i wszystkich branż wchodzących w skład OPZZ. Ta jedność, to jest to poczucie wspólnoty, to jest to, że jesteśmy wszyscy dzisiaj razem i wsparcie branży górnictwa, energetyka, usługi publiczne, przemysł, handel, usługi, kultura i sztuka. Wszystkie branże wspierają was dziś w waszym słusznym proteście, w waszym domaganiu się podwyżek, słusznych podwyżek. Jesteśmy z wami, jesteśmy razem, ręka w rękę, walczymy o to, aby pracownicy, kolejarze, spółki PKP Cargo godnie i godziwie zarabiali. Po to tu jesteśmy i macie, chcę, żebyście o tym wiedzieli, macie wsparcie wszystkich branż Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Koleżanki i koledzy, ja zazwyczaj na manifestacjach niczego nie czytam, ale coś wam przeczytam tym razem, zróbmy jeden wyjątek. Dziś to wydrukowałem ze strony spółki, strony internetowej spółki PKP Cargo. I co ja tam wyczytałem? Grupa PKP Cargo wypracowała w pierwszym półroczu 2023 2 899,5 miliona złotych przychodów, co oznacza wzrost rok do roku o 18,3%.
W analizowanym okresie skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł o 64,5 rok do roku, osiągając poziom 611 milionów złotych. Suma EBIT wyniosła 221 milionów wobec 6 milionów rok wcześniej. W pierwszych 6 miesiącach 2023 zysk netto grupy sięgnął 109,7 miliona złotych wobec 42 straty w analogicznym okresie rok wcześniej. Co czym to świadczy? Że wyście, moi drodzy, wypracowali dla tej spółki taki wynik, którym się zarząd chwali. I wam się te podwyżki za waszą pracę, za ten wynik po prostu należą. Koniec, kropka. Nie jałmużna, nie pojedyncza premia. Solidne podwyżki, których się domagacie, za te piękne słowa. Po prostu wam się należą. Koniec, kropka. Czas skończyć mydlenia oczu, czas skończyć z opowiastkami, jak to jest trudno. Nie! Na stronie internetowej zarząd chwali się świetnymi wynikami. Ja nie będę z nimi dyskutował. Tylko ja mówię, że to wypracowaliście wy. To nie wypracował zarząd. To wypracowali pracownicy. Złodzieje! Jaki zarząd? To dlatego. Mówię, że nie zarząd. Wy! Wy to wypracowaliście. Domagacie się słusznych podwyżek i cały OPZZ jest z wami. Będziemy was wspierać. Jesteśmy dzisiaj z wami. Będziemy jutro, będziemy pojutrze. Będziemy z wami cały czas, abyście wywalczyli te podwyżki, które wam się słusznie należą, które wam się absolutnie w 100% należą. Wszystkiego dobrego, jesteśmy z wami. Synku, zrób coś dla załogi i syp na eskargo, mój drogi. Koleżanki i koledzy, jesteśmy z wami, tak jak powiedział przewodniczący, wspierają was wszystkie branże, ale nie tylko słowem, ale i pismami, które zostały skierowane do tych złodziei. Te pisma przez naszych przewodniczących branż zostały podpisane i wysłane. Mam nadzieję, że to też pokaże, że cały ruch pracowniczy musi być razem. Musimy być wzajemnie, walczyć o to, co nam się słusznie należy. Ale my, koleżanki i koledzy, musimy walczyć nie tylko o to, by zarząd nas godnie traktował podczas wypłaty naszych wynagrodzeń, ale żeby wśród naszych przedstawicieli nie było takich osób, którzy są zdrajcami, którzy oszukują załogę, którzy biorą takie wynagrodzenia, a nie reprezentują pracowników. To jest skandal. Mam nadzieję, że bardzo szybko ich odwołacie i dokonacie wszystko, żeby nie reprezentowali was wasi władza. Żeby zrobicie wszystko, żeby nie reprezentowali was w waszych władzach. Koleżanki i koledzy. Koleżanki i koledzy. Ja tylko jedno uzupełnienie i wyjaśnienie. Bo mówiłem, że działania Związku Zawodowego Solidarność przypominają czasy zamieszkłe. Czasy neokomuny. W związku z powyższym musieliśmy wrócić do gadżetów, które były modne w latach 80. i 70. wtedy, kiedy ta komuna jeszcze działała. To jest ta taczka. Musieliśmy to odkopać, bo musieliśmy dostosować nasz język i nasze symbole do tego, co oni reprezentują. Czyli reprezentują neokomunę, więc językiem neokomuny trzeba do nich przemówić. To jest pojazd, nie wóz służbowy, ale jak będzie nasz były kolega chciał z tego skorzystać, to jest wymoszczone dla niego. Proszę, Sebastian. Dziękuję, Leszku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Koleżanki i koledzy, my całym kierownictwem w ostatnich miesiącach bardzo często pojawiamy się na manifestacjach naszych organizacji związkowych. I wiecie, jaki jest główny problem na tych manifestacjach? Że jedna z central związkowych, czy to na poziomie właśnie centralnym, czy na poziomie regionalnym, zgadzała się, podpisywała porozumienia dotyczące jednorazowego
jednorazowych premii, a nie podwyżek dla pracowników. Tuż przed wyborami obniżali naszą pozycję negocjacyjną. Oni nie chcą się zgodzić na podwyżki dla was, chcą się zgodzić na zwykłą jałmużnę. Co to jest? Mamy dość! Z drugiej strony. Pracownikom ochłapy. Obok mnie stoją liderzy waszych organizacji związkowych. Jest Leszek, jest Grzegorz, jest Piotr, jest Olek Motyka. Koleżanki i koledzy, oni walczą z żółtymi związkami zawodowymi. Oni walczą o godność pracowników u was w Cargo. Musimy wywalczyć dla was podwyżki. I to jeszcze w tym roku, bo inflacja jest tak wysoka, zżera wszystko, a oni chcą wrócić do negocjacji dopiero w przyszłym roku. Nie pozwolimy na to. Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Leszek wspomniał przed chwilą o tej taczce. Koleżanki i koledzy, brakuje mi tu tylko jeszcze smoły i pierza, bo ten człowiek, który reprezentuje was, źle was reprezentuje i powiedzmy sobie szczerze, popełniliście jeszcze raz, Zenek, podziel się z załogą, no niestety, bo Zendra nas nie reprezentujesz. Pracownikom ochłapy żądamy godnych płac. Wejdź tu do nas! 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 I na sam koniec chciałem wam jeszcze serdecznie podziękować za wydarzenia z ubiegłego roku, gdzie wsparliście manifestację w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych. Wspólnie dokonaliśmy tego. Udało się, emerytury pomostowe nie mają charakteru od przyszłego roku, charakteru wygasającego, co wiem, że jest bardzo ważną informacją dla waszych środowisk. Koleżanki i koledzy, dziękuję wam serdecznie. Koleżanki i koledzy, przed chwilą Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ-u, powiedział o zysku PKP Cargo. 109 milionów. Przed nim Leszek powiedział, na co tych pieniędzy spółka nie ma. Nie ma na podwyżki dla nas. No to może powiemy, na co ma te pieniądze. Ano na różnej maści związki sportowe. Nie jesteśmy przeciwni wspomaganiu sportu, ale najpierw powinien chyba być zabezpieczony pracownik, skoro te pieniądze wypracował. Sponsor strategiczny. Niedawno podpisana umowa. Nasz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Polski Związek Pływacki, na kluby sportowe. To są pieniądze, które realizują tylko widzimisię członków zarządów. Jeden był przecież zawodnikiem, uprawiał piłkę wodną. Może to jest właśnie jakieś takie spełnienie marzeń z młodości. Czy się uda? Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie na to pieniądze są. Myślę jednak, że te pieniądze, które wynikają, jak się spółka powołuje na społeczną odpowiedzialność biznesu, można by spożytkować w inny sposób. Może czas wrócić do żłobków, do przedszkoli, żeby zabezpieczyć młodych ludzi, a nie wydawać na inne rzeczy. Pieniądze 400 zł w tym roku, tak jak powiedzieli koledzy wcześniej, nie są wielkimi pieniędzmi. Widzimy to po konkurencji, widzimy to u innych przewoźników. Należą nam się te pieniądze, jak przysłowiowa zupa. Zupa. Zupa mu się też należy. Dobrze. Szanowni Państwo,
wybór członka, wybór przedstawiciela załogi w zarządzie spółki uważamy, że był błędem. Pokazał to wielokrotnie. Z całym szacunkiem dla wszystkich, urządzenie to jeżdżące, w miarę ekologiczne, brakuje pierza, jak kolega powiedział, i smoły, ale brakuje też pasażera. Wątpię, żeby miał odwagę przyjść i zasiąść na tym pojeździe. Ja ze swojej strony obiecuję, że mogę pokierować tym pojazdem. Koleżanki i koledzy, w imieniu Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP serdecznie witam. Dziękuję, że jesteśmy spójnie tutaj w słusznej sprawie, aby walczyć o godną płacę. Mam taką prośbę, wrócicie na posterunki, do lokomotywowni, zapytajcie koleżanki i kolegów, którzy płacą składkę do tego związku pod nazwą S, małe S. Na co płacą tą składkę? Na partię polityczną czy na związek? Zapytajcie. Bo ten związek nie reprezentuje pracowników. Oni reprezentują tylko osoby na stanowiskach kierowniczych. Począwszy od naczelnika w górę. Na zdradę! Zdrada! Jeszcze raz dziękuję za to wspólność, za że jesteśmy wspólnie. Tutaj kolega Sebastian wspomniał o ubiegłym roku, 19 października była pikieta w sprawie emerytur pomostowych. Słuchajcie, udało się. Tam też nie było żadnej flagi tego związku, nie było żadnego przedstawiciela. Tamten związek w mediach się chwalił podpisanym porozumieniem z premierem Morawieckim. Zapytajcie, gdzie są te emerytury stażowe? Gdzie są? Pominął premier obowiązujące prawo, obowiązującą ustawę o Radzie Dialogu, podpisał z nimi porozumienie. Gdzie są? Nie ma. A to jak myśmy wspólnie 19 października przed Ministerstwem Pracy ustawa, poprawka do ustawy przeszła. Dzisiaj wszyscy pracownicy, nieważne kiedy zostali zatrudnieni, jak tylko mają 15 lat w warunkach szczególnych, mają prawo do emerytury pomostowej. I na koniec, bo nie wszyscy widzą, zacytuję taki piękny tutaj napis Zenku. Zrób coś dla załogi. Spierdalaj skargo, mój drogi. Witam was wszystkich. Zgromadzonych członków Związku Zawodowych, przede wszystkim Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych tutaj na czele z naszym Leszkiem. Nie damy nigdy tutaj zabrać naszych pieniędzy, te pieniądze nam się należą. Chcecie tych pieniędzy czy nie? Usłyszcie! Usłyszcie pan na górze! Jest jeszcze jeden ważny problem. Nikt o tym dzisiaj nie mówi. Zobaczcie na naszą kadrę, która jest zatrudniona w PKP Cargo. Ile ci ludzie już mają lat pracy? Za chwilę nie będzie miał kto pracować w tej spółce. Bo jak nie będzie pieniędzy, nie będzie podwyżek, to nikt do tej spółki nie przyjdzie. Będę puszczać sobie pociągi, ale... Może o to chodzi. To takie zawody jak maszyniści, rewidenci, dyżurni, manewrowi, ustawiacze i wiele innych pójdzie pracować do konkurencji. Ta spółka padnie sama przez się. Dziękuję bardzo.
koleżanki i koledzy, jesteśmy tutaj jednością. Nie dajmy się poróżnić, bo oni robią wszystko, żeby nas poróżnić. Żeby poróżnić maszynistę z rewidentem, żeby poróżnić z pracownikiem warsztatowym, żeby poróżnić z ustawiaczem. Nie dajmy się poróżnić. Jak będziemy jednością, zwyciężymy. My to pokazaliśmy w Polregio. Potrafimy być jednością. Także w tej solidarności, o której mówiłem, są ludzie, dla których idea związkowa jest ważna. Oni pokazali to w Polregio. A ta kłótnia, te upolitycznienie ma te nazwiska, o których mówiłem. Nie dajmy się poróżnić. Zwracam się też do kolegów maszynistów. Nie dajcie się sprowokować, bo sposób wdrożenia protokołu dodatkowego numer 15 do Układu Zbiorowego Pracy jest cynicznie wykorzystywany do skłócenia maszynistów między sobą. Nie dajmy się skłócić. Wytrzymajmy, za chwilę mam nadzieję, że spółka będzie zarządzana we właściwy sposób, bo musi być zarządzana we właściwy sposób. Bo jeżeli spółka nie zmieni zarządzania, to ja już powiedziałem zarządowi, z półtora roku temu. To jest, moi drodzy, bardzo smutne i dojmujące. Ja im powiedziałem, że jeżeli będą tak zarządzać, jeżeli będą pozwalali na upolitycznienie, jeżeli spółka nie będzie się zmieniała, dostosowując swoje zarządzanie, swoje funkcjonowanie do rynku, do konkurencyjnego rynku, to tą spółkę będzie czekała upadłość. A wtedy, daję wam słowo, żaden maszynista, żaden ustawiacz, żaden rewident, żaden manewrowy, żaden specjalista z warsztatu nie zarejestruje się w Urzędzie Pracy. Ale wiele tysięcy innych ludzi będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo nie będą mieli pracy. I to niech sobie pracownicy uświadomią, niech nie dają się manipulować, ustawiając jednych pracowników przeciwko drugich. To jest spółka, w której pracujemy. My dajemy z siebie wszystko, bo kolejarz to jest służba. I my przychodzimy do służby i chcemy, żeby nasza firma prosperowała tak, jak się należy. Żeby była zarządzana tak, jak się należy. Jak potrzebują nauki, to niech idą też do prywaciarzy. Tam jeden człowiek z laptopem zarządza pracownikami, tak jak dyrektor naszego zakładu pracy. Tak zarządza. Tam struktura zatrudnienia jest taka, że jest 80% pracowników operacyjnych. A tu w Cargo ile za kominem jest pochowanych ludzi? Tak mamy funkcjonować? Ja przestrzegam przed tym. Jeżeli doprowadzą firmę do upadku przez upolitycznienie i złe zarządzanie, to pracownicy operacyjni pracę sobie znajdą. Ale naprawdę wiele tysięcy ludzi będzie płacz i zgrzytanie zębów. I niech to sobie nasze koleżanki, koledzy z odprawy, administracji i innych sfer działalności spółki uświadomią, że jeżeli nie zrobimy, jeżeli nie dopilnujemy tego, żeby spółka była należycie zarządzana, to po prostu będzie z nami źle, bo nas rynek zje. Do spółki PKP Cargo nikt nie przyniesie walizki pieniędzy. Są to pieniądze tylko takie, które wypracujemy. Na dowód jeszcze, przecież wy o tym wiecie, że ja mówię o faktach. Na dowód tego, że chcą nas skłócić, że wszystko jest polityczne, to sobie zobaczcie, jeśli chodzi o maszynistów. Wielu siedzi na ławach niewykorzystani, a oni zatrudniają maszynistów z Lekotrainu, którym płacą prawie 3 razy tyle, ile maszyniście Kargowskiemu. Co to jest? Kochani, naprawdę musimy tą jedność związkową utrzymać i musimy być zdeterminowani. My obronimy tą spółkę, bo my przeszliśmy z tą spółką niejedno, wtedy kiedy była prywatyzowana i tak dalej. Pamiętacie, jak byli prezesi spółki, potrafili rozmawiać z załogą i przeprowadzać trudne procesy restrukturyzacji tej firmy, a ci bombają.
Teraz już podobno mówią, że będą mieli teraz miesiąc laby, bo nic nie muszą robić, bo ich pewnie odwołają za miesiąc, a przez miesiąc robić w spółce nic nie muszą. Tak mówią na korytarzach. Czy to prawda? Oby nie. Bo my wszyscy za to zapłacimy. My żądamy, jeszcze raz mówię z całą powagą, żądamy pilnego spotkania w sprawie podpisania porozumienia o wdrożeniu podwyżek płac w wysokości 400 zł od 1 października dla wszystkich pracowników spółki. Żądamy tego! Powiem jeszcze tylko do naszego przedstawiciela załogi. Zdradziłeś, Zenek, pracowników. Wstydu odejść, odejdź. To, że nasza demonstracja jest nagrywana, jest rejestrowana i to wszystko sobie odsłuchają, co powiedziałem, co powiedziała koleżanka, koledzy, ale żeby im nie umknęło uwadze, my przygotowaliśmy stosowną petycję do szanownego zarządu, w którym żądamy tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Ja poproszę Grzegorza, żeby przeczytał tą petycję i mam nadzieję, że o 12 ktoś z członków zarządu chyba jest w tym budynku, chyba że pojechali już na wczasy. I odbierze tą petycję i będziemy żądali jej realizacji. Bardzo proszę, Grzegorz. Zarząd spółki PKP Cargo S.A. Zerwane przez zarząd spółki PKP Cargo S.A. w dniu 13 października 2023 roku rozmowy dotyczące podwyżki wynagrodzeń uzgodnione porozumieniem z dnia 24 stycznia 2023 roku godzą fundamenty zaufania i sprawiają, że kolejny już raz związki zawodowe zmuszone są do radykalizacji swoich działań. W obliczu ciągłego wzrostu kosztów utrzymania oraz wysokich podwyżek wynagrodzeń u innych przewoźników kolejowych, brak systemowej podwyżki wynagrodzeń w PKP Cargo S.A. budzi zdecydowany sprzeciw pracowników spółki. Żadne jednorazowe gratyfikacje uzgodnione z inspiracji Zenona Kozendry, przedstawiciela pracowników w zarządzie spółki, wdrożone w konfrontacji z dużą częścią reprezentujących pracowników związków zawodowych, nie zastąpią naszego żądania wzrostu wynagrodzenia w wyposażeniu zasadniczym w 2023 roku. Żądamy wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w wysokości 400 zł w uposażeniu zasadniczym od 1 października 2023 roku dla wszystkich zatrudnionych pracowników PKP Cargo S.A. i spółek zależnych. Ja bardzo serdecznie proszę o nie używanie środków pirotechnicznych. Przestrzegam przed tym, że policja będzie interweniowała, jeżeli będą używane środki pirotechniczne. Bardzo serdecznie proszę o nieużywanie środków pirotechnicznych. Chyba, że to był gaźnik. Nakierowane na polaryzację związków zawodowych działających w spółce działania Zenona Kozendry skutkują naszym wotum nieufności co do jego osoby, mającej w założeniu reprezentować środowisko pracownicze. Zerwanie przez niego dialogu społecznego jest ostateczną przesłanką do żądania jego dymisji. Nie ma naszej zgody na dalszą degradację spółki PKP Cargo S.A., utratę pozycji rynkowej i zadłużanie spółki. Żądamy zaprzestania upolitycznienia decyzji biznesowych i kadrowych, negatywnie wpływających na jej funkcjonowanie i kondycję finansową. Żądamy zaprzestania wydatkowania pieniędzy na cele polityczne i propagandowe niezwiązane z przedmiotem działalności spółki oraz jej pracowników. Niespełnienie naszych żądań, niepodjęcie rzeczywistego dialogu społecznego z poszanowaniem wszystkich związków zawodowych i niewdrożenie podwyżki wynagrodzeń 1 października 2023 roku w wysokości 400 zł w uposażeniu zasadniczym dla wszystkich pracowników będzie skutkowało zaostrzeniem naszych działań protestacyjnych.
takie pytanie, ile każdy pracownik musi pracować, żeby zarobić tyle, ile premia, nie wynagrodzenie, premia przedstawiciela załogi. Szanowne koleżanki i koledzy, to się nie godzi, bo nikt nikomu 344 tysiące złotych premia. Jeżeli ustalone są realia zatrudnienia członków zarządu, to one są na jakimś tam poziomie ustalanym przez właściciela. I problem polega na tym, nie jakie jest wysokie to wynagrodzenie, tylko problem polega na tym, za co jest to wynagrodzenie. Bo nasz przedstawiciel w zarządzie jest po to, żeby reprezentować środowiska pracownicze, a nie wypełniać polityczne dyspozycje Solidarności. Nie jest po to, żeby antagonizować związki zawodowe i polaryzować te związki zawodowe i wtedy tym zarządzać. Nie za to powinny być te pieniądze. I dlatego mamy utratę zaufania. Dlatego żądamy i zrobimy swoje, wyrażając to każdy swoim podpisem. To nie będzie anonimowe. Żądanie dymisji przedstawiciela załogi. Zdradziłeś nasze interesy. Zanim Grzegorz Samek, Krzysztof Ciećka i Piotr Dubrownik o 12 pójdą przekazać tą petycję, musimy się upewnić, czy rzeczywiście tego chcemy. Więc pytam was, czy chcecie, żeby były wdrożone podwyżki 400 zł od 1 października w uposażeniu zasadniczym dla wszystkich pracowników? Właśnie kolega Sebastian jest czujny, że chodzi o 1 października 2023 roku, a nie tak jak nasze koleżanki i koledzy z Solidarności chcą od przyszłego roku. Pytanie numer dwa. Czy żądacie dymisji przedstawiciela załogi w zarządzie PKP Cargo? Czy zgadzacie się na to, żeby nie tolerować dalej antypracowniczej gry politycznej tego przedstawiciela w zarządzie spółki? Czy sprzeciwiacie się również temu, ażeby spółka nie była dalej zarządzana jako spółka przegniła chorymi relacjami wpływu rodem z neokomuny, która jest w tej chwili realizowana w spółce? Czy jesteście temu przeciwni? No koledzy już poszli, mam nadzieję, że wrócą. Czy domagamy się, moi drodzy, tego, ażeby zarząd spółki Cargo zarządzał spółką opartą na decyzjach biznesowych, a nie wskazówkach politycznych?
Zobaczcie. Przepraszam, Artur Kowalski, taki kanał społeczny, czyli z wami nagrać to i tam później dać wam ten materiał? Jasne, że tak. No to wchodzimy. I później wam dam ten materiał, żebyście mogli z tego... Tam jest ustawa dowodzący. No dobra, jak chcecie. ...zasłużonych dla swojej formacji. To jest wstyd, moi drodzy. Spółka Cargo, spółka giełdowa jest spółką biznesową. I my mamy wozić towary. Mamy być motorem polskiej gospodarki. A nie siedliskiem politycznym, w którym zamiast decyzji biznesowych jest polityka. Czy zgadzacie się na to, ażeby pracownicy, którzy przychodzą do tej spółki, pierwszym dokumentem, który podpisują, była deklaracja do Solidarności zamiast umowy o pracę? Zgadzacie się na to? Czy zgadzacie się na to, koleżanki i koledzy, żeby jedynym wyznacznikiem tego, czy ktoś obejmie funkcję zarządczą w spółce na różnym szczeblu, nie były kompetencje, tylko była przynależność i kontrasygnata przewodniczącego Solidarności, zgoda Solidarności. Zgadzacie się na to? Jestem przekonany również, że nasz sprzeciw, który za chwilę wyrażamy również w imieniu naszych akcjonariuszy, bo zadam pytanie, czy zgadzacie się na to, ażeby był członek zarządu, który oficjalnie oświadcza, że nigdy nie był i nie będzie zwolennikiem reform w Cargo? Zgadzacie się na to? Czy zgadzacie się, moi drodzy, na to, żeby wydawać dyspozycje w spółce takie, które mają omijać układ zbiorowy pracy poprzez zatrudnianie za trzykrotnie większą cenę maszynistów z Lokotrainu i z innych spółek? Zgadzacie się na to? Zwracam się przede wszystkim do kolegów maszynistów. Czy będziemy dalej torelować i zgadzamy się na antymaszynistowskie działania zarządu, które są cały czas podejmowane? Przykłady Lokotrain, przykłady wielozawodowość, przykłady sposób realizacji piętnastki do układu zbiorowego pracy. Zgadzamy się na to? My jedziemy na czole tego pociągu. To my prowadzimy ten pociąg. Jak nie będziecie szanowali pracowników, to będziecie sami te pociągi ciągnęli. To pracownicy na was pracują. My na was pracujemy i żądamy godności pracy. Żądamy godności pracy.
Nie możemy zgodzić się na to, żeby ta polityczna nomenklatura mówiła nam, że maszyniści mają sobie dorobić w nadgodzinach, bo mają kilometrówkę i nadgodziny, a podwyżki to będą dla nich i dla innych. Nie ma na to zgody! Jeżeli tak bardzo wam się podoba praca maszynisty, to zapraszamy. Zapraszamy za nastawnik. Zapraszamy na przychodzenie do służby na telefon. O 2 w nocy, o 4 rano. Zapraszamy do prowadzenia pociągu, który skończy bieg w środku nocy, w środku lasu. I nie mamy czym wrócić do domu. Jak wam się to podoba, to zapraszamy. Ale nie każcie nam zarabiać w nadgodzinach. My żądamy szacunku. Szacunku za pracę. I tego nie odpuścimy. My będziemy starali się współpracować ze wszystkimi związkami zawodowymi. Mam nadzieję, że oni... Najdzie ich jakaś refleksja, że przekonają się, może ich członkowie im uświadomią, tych, którym tutaj dzisiaj nie ma, po co są związki zawodowe, kogo reprezentują. Może ich uświadomią mi refleksja. Ja zachęcam do tego, żebyśmy usiedli do wspólnego stołu, bo tylko jedność związkowa może we właściwy sposób bronić interesów pracowniczych. Zawsze będziemy stali na straży interesów pracowniczych. Nigdy nie będziemy zbrojnym ramieniem partii politycznych. Dla nas najważniejsze są interesy pracowników i na pewno ich nie zdradzimy, jak to zrobił nasz przedstawiciel w zarządzie. Olek Motyka jeszcze chciał przesłanie do wszystkich zebranych. Takie hasło OPZZ-u, razem, wspólnie dążymy do celu. Leszek mówi o okrągłym stole. Tylko kolego Leszku, przy tym stole mają usiąść partnerzy, a nie zdrajcy. Zdrajcami nie będziemy rozmawiać. Nie będziemy rozmawiać ze zdrajcami. Nie będziemy. Koleżanki i koledzy, pamiętam te czasy, jak spółka Cargo szła na giełdę, jak pracownicy mieli obiecywane premie, udziały, akcje. Inne spółki zazdrościły pracowników. A dzisiaj co? Co z tym pracownikom zostało? Przepraszam, że powiem, ale po prostu zwykłe żebranie. Żebranie o pieniądze, żebranie o podwyżkę. Dziękuję. Właśnie złożyliśmy petycję na ręce członka zarządu Jacka Łytkowskiego, tylko on z członków zarządu był obecny. Odebrał w spokojny sposób, powiedział, że się spółka odniesie, że odpisze na nasze oczekiwanie, że oczekujemy konkretnej realizacji tych postulatów. Tak jak już powiedziałem wcześniej, powiedział, że się odniosą. Tyle było rozmowy, podziękowaliśmy, potwierdził odbiór i tak się to skończyło. Moi drodzy, daję wam słowo, że
zrobimy wszystko, ażeby podwyżki wynagrodzeń były wdrożone. Daję wam słowo, że nie zdradzimy interesów pracowniczych. Może być droga długa, ale skuteczna. Tak jak już tutaj koledzy, bo to nie jest przedmiot dzisiejszej demonstracji, mówili o tym, że twardą jednością i konsekwencją udało nam się załatwić wielką rzecz, czyli niewygasający charakter emerytur pomostowych. Zrobiliśmy to jednością. Też mówili o tym, że tam na naszej demonstracji nie było flag Solidarności. Ja nie wiem, co oni w tym czasie robili. Może byli w gabinetach KC, bo takie mają przyzwyczajenia. Myśmy to wywalczyli. Dzisiaj jednością też to wyjaśnimy. I tak jak przestrzegałem, dzisiejsza demonstracja pokojowa jest elementem dialogu społecznego. Jeżeli on nie poskutkuje, to podejmiemy dużo bardziej drastyczne działania, ale wtedy zarząd nie będzie miał tego ostatniego okresu nawet spokojnego, tak jak oni mówią, że sobie teraz mają 4 tygodnie laby, bo nie muszą nic robić. Tak mówią na korytarzach. Będą mieli co robić, bo będą musieli sami te pociągi ciągnąć. Bez pracowników nie pojedziecie. Nie pojedziecie, a pracownicy o spółkę będą walczyć. Nie tak jak zarząd, który zrobił prezent dla konkurencji, porzucając naszych klientów, wożąc tylko węgiel i dał prezent konkurencji, bo ona przejęła tych wszystkich klientów naszych. My takich prezentów robić nie będziemy, ale zaostrzymy nasze działania, zaostrzymy je w jedności i zrobimy wszystko, ażeby te podwyżki były wdrożone. I już dzisiaj zapowiadam, że walka o podwyżki wynagrodzeń będzie również toczona w spółce Cargo i w spółkach zależnych w przyszłym roku, bo my, jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń, jesteśmy daleko w tyle. Ja nie wiem, czy kolega przewodniczący OPZZ-u wie, ale w spółce PKP Cargo, i to jest pole do naszej działalności w Radzie Dialogu Społecznego, w spółce PKP Cargo wielu pracowników ma dużo niższe wynagrodzenia zasadnicze niż minimalna krajowa. Nam do tego się dodaje wszystkie dodatki. Nie ma naszej zgody na to i również jako szef branży transportu PZZ-u. Myślę, że przy wsparciu tutaj, no przecież mamy 3 przedstawicieli kierownictwa PZZ-u tutaj. Dajemy słowo, że zrobimy wszystko. Nie może być sytuacji takiej, że do wyliczenia najniższego wynagrodzenia są dodatki, które my gdzieś wypracowujemy. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie w kraju. Bo to jest absurd, moi drodzy. To zrobimy. Mam nadzieję, że szybko. Ale walka będzie wielka i trudna i to jest również element walki o wzrost naszych wynagrodzeń. To będziemy robić. Szanowne koleżanki i koledzy, ja chcę wam bardzo serdecznie podziękować za to, że przyjechaliście. Bo chcę wam powiedzieć jedno, że ja osobiście jestem starszym maszynistą. Ze mną będzie się rozmawiało jak ze starszym maszynistą, ale ze mną będzie się rozmawiało jak z prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów, jak będę miał was za sobą. Będziemy my mieli jako liderzy związkowi naszych członków za sobą, żebyśmy czuli oddech na plecach, a oni żeby widzieli, że my was reprezentujemy. To jest podstawowa formuła działania związków zawodowych. Bez waszego wsparcia, bez waszej obecności nie będziemy w stanie zrobić nic. Zróbmy wszystko, żeby poświęcić chwilę czasu na to wsparcie dla naszych działań, bo one są słuszne i propracownicze. Nas nie potrzeba uczyć biznesów, bo dla nas najważniejsze są firmy, w których pracujemy. I nie są to związki zawodowe, które chcą zażynać te spółki, ale chcą zrobić wszystko, ażeby spółki, w których pracujemy i ciężko, na wynik tych spółek, szanowały pracownika, żeby ci pracownicy zarabiali godnie, a nie tylko przedstawiciele załogi w zarządach.
tylko żeby pracownicy godnie. Taka jest nasza powinność i tak będziemy robili. Bardzo was proszę, nie dajcie się skłócić, bo będzie po tej dzisiejszej pikiecie wiele różnych rzeczy, wiele nieprawd, półprawd, podpuszczania, próby skłócenia środowisk pracowniczych. Nie dajcie się, my was nie zdradzimy. I tak jak powiedziałem, bardzo często dyskusje, gdzie indziej potrafili, a w Cargo nie potrafią. W Polregio załatwiliśmy 800 zł podwyżki. To byliśmy my. W Cargo jesteśmy my. Brak porozumienia w Cargo i polaryzacja od długiego okresu czasu w Cargo, tak jak powiedziałem, ma swoje nazwiska. Przede wszystkim dwa, jest ich więcej, ale dwa przede wszystkim. Zenon Kozendra i Jan Majder. Wymieniam z imienia nazwiska. To te osoby przez grę polityczną, upolitycznienie swojego związku zawodowego robią wszystko, ażeby związki zawodowe skłócić i żeby zarządzać z trzeciego fotela spółką. No bo oni otwierają z buta drzwi do wicepremierów. Jeżeli coś się nie podoba, wchodzą do wicepremierów. Nie na tym polega, moi drodzy koleżanki i koledzy, działalność związkowa. Działalność związkowa musi być propracownicza. I tak, taką działalność my będziemy prowadzili. Odrobinę zaufania i my swoje wywalczymy. Dziękuję za tą dzisiejszą waszą obecność. Ja chciałbym też serdecznie ze swojej strony podziękować za to, że mimo tego chłodnego dnia potrafiliście stworzyć taką gorącą atmosferę. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, którzy nas wsparli. Dziękuję policji za zabezpieczenie manifestacji. Miejmy nadzieję, że to jest tak, że osiągniemy sukces i to w krótkim czasie. Bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, a teraz jedziemy po Zorona! Także koleżanki i koledzy, chcę wam bardzo serdecznie podziękować. Leszek słusznie powiedział, nie dajmy się skłócić, nie dajcie się skłócić pomiędzy grupami zawodowymi, nie dajcie się skłócić pomiędzy związkami zawodowymi. My też jako kierownictwo OPZZ będziemy o to dbać, żebyśmy byli jednością, żebyśmy mówili tym samym językiem, żebyśmy ramię w ramię stali i bronili każdego pracownika. Niezależnie skąd jest, czy jest ze spółki prywatnej, czy z usług publicznych, czy ze spółki Skarbu Państwa, z małego czy dużego zakładu pracy, bo każdy pracownik czeka na wsparcie związków zawodowych i my od tego jesteśmy. Zatem koleżanki i koledzy, powodzenia, jesteśmy z wami cały czas i szczęśliwego powrotu do domu. Wszystkiego dobrego. Koleżanki i koledzy, bardzo dziękuję za waszą obecność. Tu trochę grosza było, mam nadzieję, że pokażecie też pracownikom, ile można zarobić premii za destrukcję dialogu społecznego w spółce, za szykanowanie pracowników, za upolitycznianie spółki. Takie premie można brać. Ja chcę powiedzieć tak, że jeżeli prawdą jest to, że mówimy dość reprezentowania
przez Zenona Kozendrę pracowników w zarządzie spółki, to tam na rogu budynku są listy z wnioskiem o jego odwołanie. Bardzo proszę wszystkie koleżanki i koledzy obecne na tej demonstracji dzisiejszej, po zakończeniu tego, o podpisywanie tych list. W dniu dzisiejszym te listy zostaną wysłane do organizacji zakładowych naszych wszystkich zakładów pracy i my tą akcję zbierania podpisów o odwołanie od dzisiaj będziemy prezentowali i będziemy realizowali. Tak długo, aż uzbieramy odpowiednią ilość podpisów potrzebną do jego odwołania. I zwrócimy się wtedy do Rady Nadzorczej o uruchomienie procedury odwoławczej przedstawiciela załogi. Za to dzisiejsze wasze wsparcie, za tą waszą obecność bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję jeszcze raz służbom porządkowym policji. Dzisiejszą demonstrację uważam za zamkniętą. Walczmy dalej o podwyżki płac, a na pewno zwyciężymy. Szczęśliwych powrotów do domu. Bardzo wam dziękuję.